No i biorę się za skuterka. Trochę go poczyścić. Wziąłem sobie siedzenie na stół. Siedzenie sobie wyczyszczę. Patrzę w kufer. A tu taka rzecz. Czyli wiadomo, co było włożone w tym kufrze. Mocne trunki. Siedzenie w takim stanie. Bywało z ptakami lub z kurami. Trzeba to jakoś wyczyścić, żeby to jakoś wyglądało. I właśnie spuszczam stare paliwo ze zbiornika. Bo nie ma sensu nawet na tym paliwie odpalać. Najlepiej od razu wlać świeże paliwo. Od razu wymiana wszystkich wężyków, dlatego że te stare wężyki twarde i kruche. Zobaczcie te oryginalne wężyki, co po latach się z nimi stało. Wężyk paliwowy.
A więc też wymiana tego wszystkiego. Paliwo już jest ogarnięte. Wężyk wymieniony. Teraz przydałoby się skręcić tą stronę. Ale z uwagi, że to długo stało, trzeba by było to rozkręcić i przesmarować. A tą stronę trzeba, muszę teraz skręcić, żeby zacząć działać dalej, sprawdzić czy jest iskra, czy też próbować odpalić go. A więc zabieram się za tą stronę. Tu nawet nie idzie nadusić tej sprężyny. Coś tu jest zastane. Trzeba to też zamontować. Wariator. Ślizgi w ładnym stanie. Tu lejka luzów nie ma. Sam wariator. Powierzchnię ma też ładną. Prowadnice ślizgów też nie są wyrobione. Więc wszystko tu wygląda ok. Rolki też są ok. Więc wszystko tylko do oczyszczenia. Tak z ciekawości, jaką wagę mają rolki? Rolki 5-gramowe. Wszystkie części wariator są z takim znaczkiem, takiej firmy. Nie wiem, czy co tu będzie widać. O, w tym miejscu.
I z takim na przykład wariator jest. Z takim oznaczeniem. Teraz rozkręcę sobie sprzęgło. Tu jest wszystko też w super stanie. Tylko widać już nawet nalot rdzy. Widać, że to nie pracowało. Tu pajączyny. Pasek. Pasek jako tako popękany nie jest. Ale czy on nie szczeli? Nie wiem. Pasek jest takiej firmy. O takich oznaczeniach. Sprzęgło też ma to oznaczenie w tym miejscu. Nie, teraz wszystko chodzi. Nawet jest tam przesmarowane. A więc tu jest też wszystko ok. Łożyska też ładnie się kręcą. Zero luzu. Ale trzeba to rozkręcić, tą śrubę, rozebrać to, przesmarować, umyć, bo zobaczcie ile tam piasku, kurzu. A więc wszystko do oczyszczenia. Tu, jak widać, wszystko jest w fajnym stanie, bo żadnych luzów nie ma, uszczeleczka nawet jeszcze cała, tu też żadnych luzów nie ma, wszystko się ładnie kręci, więc po prostu trzeba to poczyścić. A jak rozbieram sprzęgło, mam taką nasadkę 38 mm na klucz udarowy. Zakładam tu. Tylko trzeba uważać, żeby prens nie dostać tym, bo jak widać teraz już nakrętkę mam poluzowaną, ale jak ją odkręcę całkiem, to mi to wyskoczy. Więc nawet dobrze by było sobie to ręcznie później odkręcić, ale można też kluczem do końca kręcić i też pójdzie.
Tu też wszędzie te same oznaczenia. Widać, że jest to wszystko z jednego kawałka. A to się cieszy. Sprężyna. Widać, to trochę jest tutaj brudne. Tu już bardziej piasek. Tu luzów żadnych nie ma. Jak widać, chodzi to. Smart też jakiś jest. Ale jak już robić, to robić. I napęd mam z powrotem założony. Bendix nowy założony. Wszystko wyczyszczone. Teraz zabiorę się za kapę. A kapa wygląda tak. W takim stanie jest. Zobaczymy, czy to wszystko w ogóle wyjdzie stąd. Jak to takie pordzewiałe. Jakieś wkręty. Tulejka jakaś, nie wiadomo skąd. No tak. Kopkę trzeba zdemontować. Bo trzeba zdemontować ten wałek z półksiężycem i to wszystko wyczyścić, nasmarować, żeby to jakoś chodziło. Zip. I kapę mam wyczyszczoną z tego syfu. Wszystko przesmarowane. Wszystko działa. Teraz sobie ją zamontuję do silnika. I kapę mam założoną. Kopka działa. Czyli teraz czas sprawdzić, czy jest iskra. Świeca taka. Jest trochę okopcona. Przeczyszczę ją i zobaczymy, czy się pokaże iskra. Iskra jest bardzo ładna, więc sprawy prądowe powinny być ok. Paliwo zalane świeże. Pytanie, co się działo tutaj z tej strony, że była kapa ściągnięta, że był kupiony drugi Bendix. Że był kupiony zabierak rozrusznika nożnego. Nie wiem. Ciekawe, czy
w ogóle zakręci rozrusznikiem. Teraz sobie podepnę akumulator taki zastępczy i zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje. Akumulator podpięty. Zobaczymy, co tu się na zegarach dzieje. Paliwo idzie, wskaźnik paliwa. Światła się palą. Z tyłu też. Kierunki działają. Tu nie idzie przełączyć tym przełącznikiem, ale coś tu działa z prądami. Teraz sobie sprawdzę, czy zadziała rozrusznik. I rozrusznik działa. A więc tak. Paliwo poszło. Iskra jest. Olej w silniku jest. Czyli można by było go próbować odpalić. Jeszcze można by było sprawdzić sobie luz zaworowy, ale najpierw sprawdzę sobie, spróbuję go odpalić. Zobaczymy. Jak widać, nawet nie załapał. Więc odkręcam sobie pokrywę zaworów, sprawdzam luz zaworowy, jak to tam wygląda. No jak tam jest ok, no to zostaje czyszczenie gaźnika. I tu wszystko ładne, czyściutkie. Można powiedzieć, że nieruszane. Ale czy luz jest? Wydechowy luz ma. Sący, zaraz zobaczymy.
Też luz jest. To luz, przypuszczam, będzie ok. Czyli wina będzie w gaźniku. Jak to tyle stało, to pewnie gaźnik nie domaga. No tak. Więc kolejnym etapem czyszczenia gaźnika. Zakręciłem silnikiem i jak widać pompka olejowa działa i olej jest, bo ładnie pociekło. Więc tu nie ma co się martwić ze smarowaniem. Raczej trzeba się zagłębić w układ paliwowy. Od razu, mając to odkręconą pokrywę zaworów, można sobie sprawdzić, czy jest rozrząd dobrze ustawiony. Te dwa punkciki, dwa otwory muszą być równo z tą płaszczyzną. Ten większy otwór na samej górze, tak na wałku rozrządu musi być, a na magnecie, na kole magnesowym, literka T, kreska przy literce T musi się pokrywać z tym odlewem, tak jak widać. Tak jest dobrze ustawiony rozrząd. I tu jest dobrze ustawiony. Nie ma się do czego przyczepić. Czyli dwa mniejsze otwory równo z tą płaszczyzną. I tu kreska przy T równo z tym odlewem. Stan gaźnika po rozkręceniu. Jak widać, zabrudzony jest. Membrana jest w ładnym stanie. A więc trzeba go wyczyścić. I zobaczymy, czy czyszczenie gaźnika coś dało. Spróbujemy go odpalić.
właśnie rozłączyło ssanie. Wydaje się być ok. Widać, czyszczenie gaźnika przyniosło efekt. Skuter odpala, jak i z kopki, tak i z rozrusznika elektrycznego. Teraz pozostało przykręcenie filtra powietrza. I zabranie się za resztę rzeczy, takich jak hamulec, który nie działa, rączka stoi w miejscu, jak przełącznik świateł, światła cały czas świecą, nie idzie cofnąć przełącznika. Jak i też wymiana oleju w silniku. I skuterek już skręcony, tył. Rączka hamulca już chodzi, ale zobaczcie na to. Przednie koło kręcę, nim coś obciera. Patrzę na klocki. A klocki tak założone. Obydwa z jednej strony. Czyli tu też już ktoś coś rył. Taka sytuacja. A tarcza nóweczka, zero progu. Ale po co to ktoś odkręcał? Nie wiem. Chociaż tu też widać, brakuje śrubki. Tu tak samo z tej strony. Pajączyny, trytytka.
No tak. Więc trzeba będzie zdemontować ten zacisk. Zacisk odkręciłem. Zobaczcie. Klocki nówki sztuki. Eleganckie. Tylko ktoś włożył tutaj tarczę zamiast między klocki. Fakt faktem, koło się zatrzymywało, bo tłoczek wypychał klocki i dopychał tutaj. Ale wszystko tarło.